Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Był odcinek o młodych kurach, które są w kurniku zamknięte, które wychodzą z kurnika. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o młodych kurach w dzień, kiedy właśnie jeszcze niektóre siedzą w kurniku, a niektóre już wyszły. Także chciałbym wam parę takich informacji przekazać. Zobaczę, ile mi się uda, dlatego że w kurniku może być dość głośno. Więc zacznijmy, słuchajcie, od punktu numer jeden. Punkt numer jeden, słuchajcie, dotyczy tego, jak zajmować się młodym drobiem, o czym już mówiłem na niejednym odcinku. I tutaj mamy parę ważnych aspektów, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Po pierwsze i przede wszystkim, jeżeli macie możliwość, to trzymajcie kurki oddzielnie. Oddzielnie to znaczy, żeby nie było po pierwsze żadnych innych zwierząt, a po drugie kurek starszych. Tak jak mówiłem, jeżeli kupujemy kurki, wrzucamy je bezpośrednio do kurnika, żeby sobie w tym kurniku siedziały. Dajemy im te 2-3 tygodnie po prostu spokoju, żeby się przyzwyczaiły. Karmimy tak samo, jak karmimy kurki starsze. Tutaj nic nie musimy zmieniać. Pamiętamy tylko o tym, żeby miały oddzielne karmidło i oddzielne poidło, ponieważ kurki starsze mogą tych młodych kurek nie dopuścić do tego, to jest prawo hierarchii, tak to działa, ale po paru tygodniach zauważycie, że młode razem ze starszymi kurkami chodzą i nic złego im się nie dzieje, wręcz razem się tam bawią. Także tak, to jest najważniejszy punkt, na który należy zwrócić uwagę. Teraz kolejnym punktem, słuchajcie, bardzo istotnym, to jest temat związany z dobrostanem tych zwierząt, no i oczywiście zakupem. Ja już tutaj o zakupie mówiłem, więc nie będę wracał do tego, tylko tak szybko podsumuję, że jeżeli kupujecie kury, to nie zwracajcie uwagę do końca na cenę. Zwracajcie uwagę na to, czy to jest handlarz, sprzedawca, czy może właśnie jakiś hodowca, bo na to trzeba zwrócić baczną uwagę. No i tutaj zwracamy uwagę na skoki, na nogi u drobiu, na grzebień, żeby był stosunkowo mały, żeby było dużo piórek i tak dalej. Na oczy patrzymy, jak kury reagują na zmysły, no i wtedy kupujemy te kurki. Wrzucamy je do tego kurnika i co dalej? Po jakimś czasie te kury zaczną się przyzwyczajać, tak jak widzieliście u mnie na nagraniach i nie tylko, one po prostu zaczną z tego kurnika wychodzić. To jest całkowicie normalne, pamiętajcie, że nie zawsze będą wychodziły wszystkie. Generalnie szybciej będą wychodzić w momencie, kiedy były warunki, w których one były trzymane, zbliżone do warunków, w których wy trzymacie drób. Jeżeli kury były zamknięte w klatce, to najprawdopodobniej minie trochę czasu, zanim one się zaklimatyzują, ale też ten czas po prostu nastąpi, w pewnym momencie kury zaczną wychodzić. Też zależy to od wieku, bo im kurka jest młodsza, tym po prostu te kury później się przyzwyczają do warunków. Co jest jeszcze bardzo istotne, moi drodzy? Pytaliście mnie mniej więcej, jak to wygląda z siadaniem do grzęd i do gniazda. Ogólnie musimy wyróżnić dwie sytuacje. Kiedy to są nasze pierwsze kury lub kiedy nie mamy innych kur w hodowli i kupujemy. I drugim punktem jest, kiedy już mamy starsze kury w hodowli. Generalnie ma to swoje plusy i minusy. No minus jest taki, jeżeli mamy starsze kury już w hodowli, że po prostu te starsze kury mogą te młode atakować i one się mogą nie czuć do końca komfortowo. I my jako hodowcy musimy zwrócić uwagę na to, żeby po prostu te kurki stare, tych młodych, no nie ganiały za bardzo. Albo ewentualnie czymś oddzielić. Najlepiej, żeby właśnie te starsze kury przez parę dni widziały młode, ale nie miały do nich dostępu, co powoduje, że szybciej się przyzwyczają. No a jaki tutaj mamy, słuchajcie, plus? No te kurki młode siłą rzeczy będą się bardzo szybko uczyły od tych starszych. Gdzie siadać do gniazd, gdzie siadać na grzędę i tak dalej. Na początku oczywiście, jak kury są młode, będą siadały bardzo nisko, nawet nie będą wchodziły do gniazd. A potem coraz dalej, słuchajcie, po jakimś czasie, tygodniu, dwóch, trzech, kury zaczną siadać do gniazd, spać w gniazdach, potem coraz wyżej na grzędzie, zaczną nieść normalnie jajka w gniazdach i siadać na grzędzie. Jeżeli to się nie stanie, to też nie ma co panikować. Po paru tygodniach, jeżeli to się nadal nie dzieje, a już powinno, bo już widzicie, że kury no, są dorosłe, tak? To w pierwszej kolejności należy, moi drodzy, zwrócić uwagę na to, czy to pojawiło się u wszystkich kur. Najprawdopodobniej będzie to u poszczególnych jednostek i wtedy warto taką kurkę, na przykład jeżeli widzicie, że ona niesie jajko gdzieś indziej niż w gnieździe, tam gdzie powinna, pokazać jej, to znaczy położyć jakieś sztuczne jajko, piłeczkę pingpongową, cokolwiek, żeby po prostu ta kurka wiedziała, gdzie to jajko ma nieść. Lub ewentualnie możemy samoczynnie tą kurkę również do tego gniazda włożyć. Podobnie jest z grzędą, też możemy kurkę na grzędzie posadzić, natomiast one też naturalnie powinny się do tego, słuchajcie, przyzwyczaić. Pamiętajcie tylko, żeby grzęda była w najwyższym punkcie, to znaczy, żeby na przykład gniazda nie były wyżej od grzędy. To jest bardzo istotne dla drobiu. Więc na to zwracamy uwagę. Kolejna bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie, że jeżeli kupujecie młode kury, to lepiej jest, słuchajcie, przed tym, zanim je kupicie, posprzątać wszystko w kurniku. Dlaczego? Dlatego, żeby po prostu nadmiernie tych kur nie denerwować, żeby ich nie stresować, że już jak one u nas są, żeby wszystko było w miarę zrobione.
Bardzo często o tym nie myślimy, sprzątamy później i po prostu robi się taki harmider, kury bardziej się stresują, a wierzcie mi, nie robiliśmy badań na ten temat, ale dużo wolniej wtedy kury się niosą. Ten proces, zanim kury się zaczną nieść, po prostu upływa dużo wolniej i może to nawet opóźnić nieśność o 2-3 dni. Oczywiście dla kogoś, jeżeli ktoś nie patrzy na opłacalność, to nic, ale na kogoś, kto kupuje kury, powiedzmy z chęcią jakiegoś tam minimalnego zysku, może to już być coś, także musimy na to zwrócić uwagę. Pamiętajcie, że na początku te kury też nie będą do końca odporne na warunki atmosferyczne, więc tutaj musimy pamiętać o tym, że jeżeli no teraz jest ciepło, nie wieje jakoś, nie ma deszczu, burzy i tak dalej, nie jest zimno, natomiast pamiętajcie, żeby te kury mimo wszystko trzymać w kurniku, można im uchylić, żeby one sobie wychodziły, sprawdzały teren, ale też nie możemy wierzyć na słowo, że one wrócą, ponieważ one, mówiąc kolokwialnie, no jeszcze są głupie w tym miejscu i potrzebują tego czasu, żeby wiedzieć, gdzie do tego kurnika wejść, a jeszcze jak macie dość duży wybieg, to też one powinny wiedzieć, jak do tego kurnika wchodzić, więc tego wszystkiego muszą się nauczyć i na to potrzebują czasu. Żeby hodować kury, słuchajcie, nie musicie mieć dużo, wystarczy, że macie mały kurnik, może być, tak jak już mówiłem, czy to będzie jakiś drewniany, czy samoczynnie zrobiony, czy plastikowy, czy kupiony przez internet, czy z jakiegoś tworzywa, czy przerobiony z jakiegoś budynku gospodarczego, garażu, murowany, cokolwiek. Wystarczy mieć taki budynek, słuchajcie, nawet nie musi być od razu bardzo jakoś tam ogrzewany, ocieplony. Fajnie by było mieć jakieś oświetlenie w nim, jakieś jedno gniazdo, kawałek grzędy, jakiś patyk po prostu, żeby one mogły sobie siedzieć. Karmidło, poidło możemy wykonać, tak naprawdę wziąć z domu jakiś rondelek, garnek, talerzyk, cokolwiek i też jak najbardziej to powinno wystarczyć. Także nie jest to, nie ma przy tym żadnej filozofii. Wtedy kupujemy czy to paszę pełnoporcjową, czy warzywa i zboże, co zalecam podawać. Wtedy kupujemy w większych ilościach, żeby było taniej. Pamiętajcie, że jeżeli kupujecie kury, to najlepiej, żeby te kury też były, słuchajcie, z jednej hodowli. Wtedy one szybciej się przyzwyczajają i po prostu szybciej nabierają tej pewności, że w tej hodowli będą się lepiej czuły. Tak samo kogucik też najlepiej, żeby był z tej samej hodowli, co kurki. Oczywiście kury obserwujemy, sprawdzamy, czy się nic nie dzieje, czy kurki po jakimś czasie same wychodzą. Na początku nie martwcie się, jak one pierwsze dni będą sobie siedziały w kącie wszystkie razem. Jest to spowodowane tym, że po prostu się boją i to jest całkowicie normalna reakcja. Gorzej by było, gdyby tak było po na przykład 3 tygodniach, ale raczej takich sytuacji się nie stwierdza. Także z moich, słuchajcie, wyliczeń i z tego, co tam pisaliście do mnie, w większości przypadków raczej jesteście zadowoleni, wszystko gra, także gdyby coś się tam działo, to napiszcie w komentarzu, postaram się na te wszystkie pytania wam odpowiedzieć i pomóc. Także na dzisiaj tyle. Prośba oczywiście o łapeczkę w górę, o subskrypcję, jeżeli się odcinek podobał. Napiszcie, co myślicie, zobaczcie i wielkie dzięki, że jest nas już prawie 10 tysięcy osób i bardzo wam dziękuję za to, że tutaj śledzicie i oglądacie na bieżąco. Do zobaczenia, cześć!